wam pokazałem, pół metra rurki miedzianej, chyba 22, nawet nie wiem, 3/4 naciągnięte, jakiś zawór i robimy otwory. A do czego nam te otwory? Otwory do tego, że jak jest więzła gleba, to możemy podlewać te pomidory, na przykład piaskiem. Suchy piasek, to jest im żwirek, im tym to jest lepszy. O. I na przykład możemy sobie włożyć na przykład kołeczek i go obsypać piaskiem. Powinien być bliżej. Obsypać go piaskiem. I co wtedy? Wtedy będziemy polewać, kołeczek się będzie ruszał, korzenie będą miały powietrze oszlawać. Zasypiemy piaskiem. I teraz przy polewaniu, na przykład przy polewaniu to mamy litr wody. No im grubszy piasek, tym lepiej. O, to będzie o, ja proszę, jak ładnie wsiąka. Jakbyśmy zrobili kilka otworów, już pół litra wody poleciało i na wierzchu zaś tutaj nie mamy o takiego błota i się ta ziemia nie spieka, bo wszystko leci głęboko do tego. O, tutaj jest następny otwór, może, tutaj można zobaczyć, o, ile tam jest korzeni na dole od tego pomidora i zasypiemy to piaskiem. Polewanie piaskiem i teraz nawet jakby ten piasek został tutaj na wierzchu, to się nic nie stanie, bo ziemia się po prostu nie będzie spiekać. Wsadzimy jeszcze do tego, do tej 300-letniej fasoli, o, kołeczek, żeby mogła się piąć do góry. Nie będę zasypiał wszystkich otworów piasku, bo ja liczę, że 4 otwory tak na trzecią, na szóstą, na dziewiątą i na dwunastą, 4 otwory by starczyły. Pomidory będą miały korzenie, gdzie puścić, a przy polewaniu, o, że zobaczyć tutaj, abyśmy, nie mam wody choć, to abyśmy polewali, to przy tym kołeczki można wkładać bez niczego.